Hello, hello, hello. Dzisiaj zaczynamy vloga przy stole, trochę taka kawa na ławę, wydanie dubajskie. I mamy przygotowaną listę rzeczy, które zaskoczyły nas przez te 7 miesięcy mieszkania w Dubaju. Część rzeczy zaskoczyła nas negatywnie, część pozytywnie, ale do tego przejdziemy za chwilę. Zacznijmy od pierwszego punktu i to bardzo ciekawy punkt, tym bardziej dla ludzi, którzy poruszają się po Dubaju samochodem. Żeby przejechać bardzo często z punktu A do punktu B, gdzie odległość pokazuje dosłownie na przykład 1,5 kilometra, musicie mieć około 15 minut. Jeżeli chodzi o... Nawet nie 1,5 kilometra, czasami, nie wiem, żeby 300 metrów, tak jak na przykład czasami po prostu jest sklep po drugiej stronie ulicy i jak się chce przejść do tego sklepu, no to jeżeli chce się ryzykować i przebiegać przez ulicę, no to można, ale nawet czasami nie jest to możliwe, ponieważ jest to autostrada. Więc trzeba często wsiąść w samochód i po prostu jechać dookoła do najbliższego skrzyżowania lub do najbliższego zjazdu i objeżdżać z drugiej strony, więc czasami naprawdę, żeby przejść do topu na drugą stronę, trzeba gdzieś wsiąść w samochód i jechać łącznie 15 minut. I co ciekawe, bardzo często właśnie potrzebujecie na przykład 15 minut, żeby pokonać, tak jak Michał mówi, nawet 300 metrów, a także 15 minut, żeby pokonać na przykład 18 kilometrów do jakiegoś tam miejsca. Więc infrastruktura tak, jest nowoczesna, natomiast mamy wrażenie, że zwyczajnie o niektórych rzeczach architekci nie pomyśleli, no i przez to trzeba objeżdżać, nadrabiać kilometry zupełnie niepotrzebnie. I tutaj jeszcze możemy też przy tym punkcie od razu wspomnieć, że jeżeli chodzi o chodniki czy jakieś takie miejsca do poruszania się dla pieszych, też niestety jest to bardzo słabo zaplanowane, bardzo często nie ma opcji, żeby właśnie przejść jakąś kładką czy mostkiem nad autostradą. Musicie bardzo często również pokonywać na przykład kilometr, żeby dojść do na przykład pierwszych przejść dla pieszych. No cała infrastruktura jest po prostu pod ruch samochodem, a w ogóle nie jest zbudowana na ruch dla pieszych. Jeszcze jak jesteśmy przy tym punkcie, to dodam, że rzeczą, która nas bardzo zaskoczyła również podczas poruszania się samochodem po Dubaju, jest trąbienie, które nie do końca jest traktowane tak jak na przykład używanie klaksonu w Europie. Mianowicie, w Europie klakson zazwyczaj używa się wtedy, kiedy na przykład, no nie wiem, pojawia się jakieś niebezpieczeństwo na drodze, chce się kogoś ostrzec przed czymś, prawda? Tak, tak. A tutaj po prostu ludzie trąbią tak, żeby się porozumiewać na drodze. Czyli na przykład jak ktoś kogoś puszcza, no to mu trąbi, czy nie wiem, chce zwrócić uwagę, to trąbi. Albo troszeczkę przyspieszyć kierowcę przed tobą, bo na przykład gdzieś tam światło już zaczyna migać, wtedy też trąbią. No i generalnie jak siedzicie w tym samochodzie, to trąbienie jest z każdej strony i na samym początku, pierwsze dni nie wiedzieliśmy w ogóle o co chodzi, czy trąbią na nas, czy właśnie coś tam się dzieje na pasie obok, ale nie, po prostu trąbią. Ale drugie miejsce, w którym się z takim czymś spotkaliśmy na świecie, to było w sumie w Azji, na przykład na Bali, więc wydaje mi się, że tutaj ogólnie jest dużo kierowców na drogach z Filipin, z Pakistanu i po prostu to są takie nawyki, które chyba weszły z tamtej strony świata tutaj. Tak, bo na Filipinach, na Bohol również tak. Akurat cały czas było trąbienie na ulicach. No i kolejna rzecz, że tutaj jest bardzo słaba kultura jazdy. W takim sensie, że nie liczcie nigdy na to, że o, podjedziecie bliżej, bo może ktoś was wpuści. Nie wpuści was, strąbią was, będą przejeżdżać na siłę. W ogóle nie ma takiej kultury jazdy, jak na przykład jest właśnie w Anglii czy na zachodzie Europy, gdzie raczej wszyscy was wpuszczą i jakby ogólnie wszyscy rozumieją, że jesteśmy razem na drodze i musimy sobie pomagać. Tutaj jest tak, że jeżeli nie zmieniłeś pasu wcześniej, no to twój problem. Dokładnie. Teraz kolejny punkt. Dwa oblicza Dubaju. Nie do końca byliśmy o tym świadomi wyjeżdżając do Dubaju. Bardzo często, nawet będąc tutaj na wakacjach, postrzegaliśmy Dubaj jako bardzo bogate miasto, którym niewątpliwie jest. Ale po mieszkaniu tutaj 7 miesięcy zauważyliśmy, że co najmniej połowa ludzi, którzy tu mieszkają na co dzień, jest to bardzo biedne społeczeństwo. W Dubaju macie bardzo dużo imigrantów z Azji, czyli Filipiny, Pakistan, Indie. I są takie dzielnice Dubaju nawet. Dzisiaj po tym filmie mamy wybrać się do jednej z nich, do Karamy, które są zamieszkiwane głównie właśnie przez tych imigrantów.
dlatego jest to zupełnie inna strona Dubaju, która może zaskoczyć niejedną osobę, która tutaj przyjeżdża. Tak, no, mówiliśmy już o tym też na innym vlogu, ale tutaj jest ogólnie tak, że jest cała ta potężna fasada Dubaju, czyli szejkowie, bogaci ludzie ze świata arabskiego, Europejczycy, którzy przyjeżdżają wydawać pieniądze, kupować te najdroższe nieruchomości w przeszklonych wieżowcach, ale całą tą infrastrukturę pod tym, czyli dostarczającą wszystkie te serwisy, po prostu dostarczają ludzie, no, imigranci z trzeciego świata, którzy często pracują w dużo gorszych warunkach, za dużo niższe pensje. Także tak samo jeszcze tylko dodam, ceny na przykład usług w tych dzielnicach są dużo niższe. Sklepy spożywcze mają zupełnie inne ceny niż ceny sklepy spożywcze na przykład w innych, bogatszych dzielnicach. I tutaj też zaraz do tego dojdę, ponieważ chcieliśmy także poruszyć tutaj temat cen usług w Dubaju, bo to jest przynajmniej dla mnie rzecz, która mnie zaskoczyła bardzo. Ceny usług w Dubaju są dużo niższe niż ceny usług na przykład w Europie czy Wielkiej Brytanii. I tutaj mam na myśli usługi kosmetyczne, jakieś usługi budowlane, usługi dentystyczne. Myślę, że zapłacicie około nawet 3 razy do 4 razy taniej niż właśnie za te usługi w innych krajach Europy. No, znaczy, głównie znowu wiąże się z tym, o którym mówiłem w poprzednim punkcie, czyli dlatego, że nawet jeżeli firmy miejscowe dostarczają taki serwis, no to zatrudniają one ludzi z Filipin, z Pakistanu, z Indii i ci ludzie, po prostu tańsza jest tutaj koszt ludzkiego czasu jest tutaj tańszy, dlatego te firmy są też w stanie sprzedawać swoje serwisy po dużo tańszych cenach. Zgadza się. Kolejna rzecz, bardzo niskie ceny sprzętów AGD. Na przykład cena telewizora 65 cali Samsung, cieniutki Smart TV, wynosi tutaj nawet 1700 dirhamów. Co na przykład w Europie taki sam telewizor kosztuje... Tutaj 400 euro. No tak właśnie. W Europie razy 2, 800 euro jest taki sam telewizor, nawet więcej. Tak samo z lodówkami, pralkami, zmywarkami ceny są niższe. Dlatego nie ukrywamy, że jest to duży plus. Nie dość, że nie płacimy tutaj podatku dochodowego. Zaraz powiem o cenach nieruchomości, bo tutaj to też jest duża zachęta dla niejednego inwestora. To jeszcze właśnie na przykład ceny usług, czy ceny sprzętów, ceny produktów są tańsze. Parę osób zapytało nas o ceny produktów spożywczych. I tutaj akurat mamy wrażenie, że ceny produktów spożywczych są wyższe niż ceny tych produktów w Europie. Bardzo często dużo bardziej opłaca się zamówić coś z jakiejś knajpy, niż wybrać się do sklepu i kupić zwyczajnie produkty. Bardzo dużo produktów jest także, mamy wrażenie, importowanych, przez co tracą na jakości, jeżeli chodzi o owoce, warzywa. Myślę, że smakują podobnie do warzyw i owoców, które znamy z Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, czyli nie ma tego takiego prawdziwego smaku, na przykład, nie wiem, truskawek, czy borówek, czy bananów, które na przykład znamy z Polski. Tak, owoce są raczej takie trochę jak w Stanach i Wielkiej Brytanii, że ewidentnie genetycznie modyfikowane, sprowadzane, jak idzie się do sklepu, to po prostu wszystkie błyszczące leżą na półkach i to też pokazuje, że to nie są prawdziwe owoce, no bo prawdziwe owoce tak nie wyglądają. Kwestia parkingu. Praktycznie w całym Dubaju macie valet parkings, czyli właśnie te takie parkingi, gdzie zabierają Wam samochód i zwyczajnie panowie parkują gdzieś tam w parkingu, który jest obok. Jest to bardzo wygodne. Wcześniej mieliśmy z tym dużo do czynienia w Stanach Zjednoczonych, ale na przykład w Europie uważam, że taki typ parkingu nie jest popularny, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy w innych miastach, w których bywaliśmy. No i wiąże się to z liczbą miejsca, prawda? No bo w Europie
nie ma, jest bardzo mało miejsca wszędzie zabudowane, a tutaj po prostu jest kwestia bardziej w stronę wygody, że dużo jest miejsca i po prostu ci panowie gdzieś to wiozą na jakiś parking obok, ale chodzi o wygodę dla klienta, tak? Tutaj wszystko w Dubaju jest robione pod wygodę dla konsumenta, czyli żebyś nie musiała dochodzić, pocić się, oni wszystko za ciebie zrobią. No i na przykład w Europie, czy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych jednak jest dużo też miejsc parkingowych na ulicach. Tutaj tych miejsc na ulicach nie ma praktycznie w ogóle. Jedyne miejsca na ulicach, które kojarzę, to są takie, które są pod ciągiem tych sklepów, takich a la galerii handlowych, coś takiego. Wtedy rzeczywiście macie te miejsca, ale wszystkie restauracje, kawiarnie, jakieś hotele. Takie hotele, wszystko to ma valet parking. Duża ilość przyrody. To jest kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła. Pamiętam, jak byliśmy w Dubaju w 2018 roku, jakoś też postrzegałam go trochę bardziej jako takie betonowe miasto, gdzie rzeczywiście no, jest pełno tych wielkich budynków, ale niekoniecznie dużo drzew, krzewów, kwiatów. Tak. Teraz... Niewątpliwie tak było, że Dubaj był taką betonową dżunglą, ale widać, że teraz przykuwają uwagę, żeby zmienić ten trend naprawdę dużo i to nie tylko chodzi o jakieś parki, sadzenie drzew, tylko po prostu inwestują w taką infrastrukturę, jak na przykład tworzenie rezerwatów przyrody wodnej. Na przykład tutaj u nas na osiedlu jest budowany taki rezerwat przyrody, gdzie wręcz będą sprowadzane różne gatunki ryb, chyba paręnaście tysięcy gatunków ryb. Ptaków. Mhm. Więc ewidentnie chcą też w Dubaju zrobić tak, żeby nie tylko były te nowoczesne budynki, ale żeby też wszystko wyglądało jak taka infrastruktura prawdziwego miasta gdzieś na zachodzie. Dlatego też pojawia się coraz więcej też wody, gdzie tworzą te kanały, laguny. Jeżeli chodzi o ilość na przykład drzew, krzewów w dzielnicy, w której obecnie mieszkamy, na Creeku, jest ich pełno. Szczerze, nie widziałam tyle przyrody na przykład mieszkając w centrum Warszawy, no czy też w innych miastach, w których mieszkaliśmy. Dlatego myślę, że tutaj to też jest bardzo często błędnym przekonaniem wielu ludzi, że Dubaj jest tylko i wyłącznie betonowym miastem. Niskie ceny nieruchomości w stosunku do cen wynajmu, o tym mówiliśmy niejednokrotnie, ale dopóki nie zaczęliśmy tak naprawdę tutaj siedzieć w tym rynku dubajskim, to akurat bardzo, bardzo mnie zaskoczyło, ponieważ jesteście w stanie kupić nieruchomość, myślę, że trzykrotnie niższą niż na przykład nieruchomość w Wielkiej Brytanii, a zarabiać na niej trzykrotnie więcej za wynajem tej nieruchomości. Dlatego ponownie dla inwestorów, przynajmniej w chwili obecnej, jest to raj na ziemi. Tutaj też mam jeszcze jeden punkt odnośnie właśnie nieruchomości. Mianowicie bardzo często jest tak, że jak kupujecie jakąś nieruchomość off-plan, później już no, nawet można powiedzieć, że dochodzi do ostatniego etapu, została zbudowana, nadal nie możecie jej zobaczyć. Na przykład tak było z budynkiem Zada Tower Damaka, czy też na przykład z Downtown Views Emara. Mimo że budynki były zbudowane, w środku skończone, przed kupnem tego nie można było się pojawić w budynku, tak. Nie można było zobaczyć mieszkania. To po prostu jest taki system, że oni nie chcą tracić czasu na to. Wiedzą, że jest taki popyt na rynku, że żaden agent czy żadna osoba zatrudniona przez dewelopera nie musi przychodzić, tracić czasu, pokazywać tych mieszkań, bo one i tak się sprzedadzą. Więc po prostu ludzie często kupują po prostu na podstawie makiet, które są w biurach, na podstawie jakiejś wizualizacji. No i tak się tutaj odbywa. Troszeczkę inaczej niż w Europie, wiadomo, że jest to takie trochę wręcz przerażające. No, często inwestuje się nawet bardzo duże pieniądze, można powiedzieć, że nawet oszczędności swojego życia. Chciałby się zobaczyć ten produkt namacalnie, a tutaj po prostu w Dubaju bardzo często nie jest to możliwe. Chyba że kupuje się z rynku wtórnego, wtedy raczej jest to możliwe, ale od dewelopera bardzo, bardzo rzadko. Tutaj mam kolejny punkt związany z brakiem toalet. Mówiłam o tym w poprzednim vlogu, jeżeli oglądaliście. Ale w restauracjach, kawiarniach, często jakichś takich nawet, nie wiem, sklepach meblowych, nie ma w ogóle czegoś takiego jak toalety. Toalety zazwyczaj są w takim budynku na zewnątrz. I jest to kolejna rzecz, która bardzo nas zaskoczyła. Oczywiście, jeżeli mówimy o restauracji, która znajduje się w hotelu, o nightclubie, który znajduje się w hotelu, o beachclubie, który znajduje się znowu na terenie właśnie hotelu, to jak najbardziej macie toalety, ale normalnie nie ma ich.
Kolejna rzecz, swoboda ubioru i wyrażania odmiennej religii. Na samym początku, pierwsze te tygodnie, też jeżeli śledziliście nasze początki w Dubaju, oglądaliście nasze vlogi, niejednokrotnie mówiłam, że na przykład jak ubieram bluzkę na ramionczka, krótkie spodenki, to wtedy zakładam abaję, jeżeli idę do Dubai Mall. Myślę, że to było takie moje trochę błędne przekonanie. Bałam się, że może ktoś na mnie krzywo spojrzy, czy może, że w ten sposób obrażę ich kulturę, inną religię, ale nie, naprawdę tak nie jest. Po 7 miesiącach tutaj bywaliśmy w przeróżnych miejscach, bardzo dużo kobiet, które na przykład pochodzą z Europy, ze Stanów, ubierają się tak jak chcą, w żaden sposób nie są przynajmniej wprost oceniane przez osoby stąd. Nigdy w sumie też nie spojrzałam się z jakimiś takimi nieprzychylnymi spojrzeniami, dlatego uważam, że tutaj ta tolerancja do swobody ubioru, czy też właśnie odmiennej religii jest naprawdę duża. No i tutaj nie powiedzieliśmy jeszcze o trudności porozumiewania się z niektórymi firmami z powodu słabej znajomości języka angielskiego. Tak jak mówiliśmy wcześniej, na początku tutaj tego vloga, bardzo dużo jest imigrantów z Azji, z Filipin, Indii, Pakistanu. Oferują dzięki temu tańszą cenę usług, co jest niewątpliwie dużym plusem. Natomiast minusem tutaj jest to, że ciężko się dogadać, często dochodzi do jakichś pomyłek, co może być trochę frustrujące. Żeby naprawdę, żeby cokolwiek załatwić tutaj, trzeba się naprawdę napracować ciężko, żeby wszystko uzgodnić. A i często, tak jak Kasia mówi, zawsze są jakieś niedociągnięcia, coś jest niedomówione, jakiś jest błąd. I to naprawdę jest ze wszystkim. Naprawdę przez te 7 miesięcy tutaj u nas się dużo działo. W sumie kupiliśmy 3 nieruchomości, więc ze wszystkim tym było troszkę bardzo dużo do załatwiania różnych spraw administracyjnych. I no naprawdę mieliśmy taki duży odczynnik, przez który mogliśmy tego doznać. Naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo trudno, głównie z uwagi na barierę językową. Barierę językową to jedno, ale uważam, że to też jest różnica kulturowa i oni na przykład nie rozumieją, że jeżeli mówią, że coś zrobią na dany dzień i wy oczekujecie, żeby to było zrobione, to, że no coś się stanie, jeżeli tego nie zrobią, a często tego nie zrobią. Mówią, że oddzwonią, nie oddzwaniają, mówią, że coś załatwią, nie załatwiają. Trzeba wielokrotnie przypominać o czymś. No to akurat jest dosyć męczące dla ludzi, którzy mają taką europejską mentalność i chcą mieć coś załatwione na teraz. Co innego, jak przyjeżdżacie do Dubaju, jesteście w, nie wiem, 5-gwiazdkowym hotelu, nie musicie, że tak powiem, załatwiać takich codziennych spraw. Dopiero wtedy wychodzą właśnie takie smaczki. To jest zupełnie inne podejście do pracy. Wydaje mi się, że tym bardziej, w ogóle wydaje mi się, że we wschodniej Europie najbardziej mamy takie podejście do pracy, że naprawdę wczuwamy się w swoją rolę, bierzemy te wszystkie odpowiedzialności na swoje barki. A tutaj jednak ta ewidentnie podejście do pracy jest takie, że po prostu praca jest czymś dodatkowym, nie jest czymś ważnym, jest po prostu takim jakby sposobem zarobienia pieniędzy na życie, ale oni się jakoś w to nie wczuwają, czy za bardzo nie poczuwają się do tego, że na przykład dostarczają jakiś serwis i wedle którego ktoś ma jakieś oczekiwania. I teraz już kończąc w sumie ten nasz wywód, jeszcze chciałam to zamknąć takim tematem targowania się. Myślę, że to również jest spowodowane właśnie tutaj napływem ludzi z Azji, którzy też bardzo lubią się targować i dzięki temu jesteście w stanie targować się w przeróżnych miejscach, łącznie z ekskluzywnymi sklepami, które są w Dubai Mall, więc nie mówię tylko o jakichś takich bazarach czy targowiskach, gdzie tam próbujecie coś tańszego kupić od nich, ale nawet jak kupujecie perfumy, meble, ubrania, jak najbardziej jesteście w stanie wynegocjować taką bardziej atrakcyjną cenę. Oni są do tego przyzwyczajeni i są dosyć elastyczni. Dlatego jeżeli jesteście typem osób, które nie wstydzą się targować, lubią się targować, to tutaj macie pole do popisu. Myślę, że zawarliśmy mniej więcej te takie punkty, które chcieliśmy zawrzeć. Tak jak mówiłam, te 7 miesięcy dużo nas nauczyło.
Poznaliśmy zupełnie z innej strony Dubaj, bo niekoniecznie z tej właśnie takiej wakacyjno-turystyczno-luksusowej, tylko jak wygląda takie naprawdę prawdziwe życie i myślę, że jest to bardzo cenna wiedza, dlatego zawsze zachęcam ludzi, żeby pomieszkać w swoim życiu chociaż jakiś czas w różnych krajach, w różnych kulturach, ponieważ uważam, że to nas bardzo wzbogaca i dzięki temu może jesteśmy w stanie docenić naszą mentalność albo kulturę, z której pochodzimy, albo odwrotnie, bo może ktoś stwierdzi właśnie, że kultura innego kraju dużo bardziej mu odpowiada. A wiecie, czego nie zawarliśmy? No. Tego punktu, o którym mówiliśmy, że owszem, w Dubaju nie płaci się podatku dochodowego, a tak naprawdę na każdym rogu czyhają na ciebie jakieś dodatkowe opłaty związane z tym, że jesteście ekspatriatą, ekspatem. Po prostu każda cena serwisu ma cenę serwisu, czyli płacicie jakąś cenę, powiedzmy, za jakąś ilość skorzystania na przykład z prądu czy z wody i do tego zawsze jest doliczana sztywna miesięczna opłata za to, że jesteście ekspatem. Tylko i wyłącznie dla was, bo oczywiście dla obywateli nie ma tej opłaty. Więc to jest tak trochę, że no wiadomo, że i tak no dużo więcej się w stanie oszczędzić na tym, że nie płaci się 0% podatek dochodowy, ale jednak Dubaj, o tym się nie mówi, prawda? Zachęcają tym, że się nie płaci tego podatku, ale na każdym kroczku jednak próbują skubać ekspatów na tym, że po prostu tutaj mieszkają i korzystają z tego, co oferuje kraj i miasto. Jeszcze jeżeli chodzi o taką tolerancję, wczoraj na naszym osiedlu spotkaliśmy człowieka, który pochodzi stąd, z Emiratów Arabskich, również inwestuje, również kupił tutaj mieszkanie takie trzypokojowe, ale kupił je głównie pod inwestycje i już teraz je flipuje. I rozmawialiśmy na temat Arabii Saudyjskiej odnośnie tego, czy jest szansa, żeby na przykład Riad stał się takim drugim Dubajem na przestrzeni kolejnych lat. On powiedział, że w życiu, że w Arabii Saudyjskiej nie ma takiej tolerancji i zawsze będzie się postrzeganym gorzej, ponieważ pochodzi się z innego kraju, ponieważ ma się inną religię. Tutaj tego nie ma. On powiedział, że to też chodzi o jakby populację kraju, że w Arabii Saudyjskiej jest 33 miliony Saudyjczyków i oni jakby nie potrzebują ludzi z zewnątrz, żeby przyjeżdżali i napędzali koniunkturę, ekonomię i tak dalej. A w Dubaju to tak naprawdę jest społeczeństwo, które jest zbudowane przez ludzi z innych krajów, przez ekspatów. Tutaj 88% ludzi w Dubaju to są ekspaci, więc no zupełnie inna mentalność, inna kultura, no i on powiedział, że przez to Arabia Saudyjska czy właśnie Riad nigdy nie będą miały takiego statusu, jakie ma Dubaj, takiego międzynarodowego miasta. Okej. Patrzę, że już gadamy 22 minuty, prawie 23 i zastanawiam się, czy nadal będziemy to łączyć z Karamą, czy na Karamie nagramy nowego vloga. Tak jak mówiłam, chcielibyśmy wam pokazać właśnie tą trochę inną stronę Dubaju, no ale zobaczymy. Jeszcze pokażę wam Oligo, który tutaj gryzie mnie w stopę cały czas. No chodź na moment, chodź się też pokażesz, jak ci się mieszkało w Dubaju przez te 7 miesięcy. Nie, Oli to jest chłopak z Litchfield, nie wiem czy wiecie, on się urodził w West Midlands, w Wielkiej Brytanii, nienawidzi upałów, mam wrażenie, że ma nam za złe, tak? Życie wozimy, najpierw Hiszpania, teraz Dubaj, no nic. W takim razie kończymy i do usłyszonka za chwilę. Stwierdziliśmy, że nagrywamy zakończenie do dzisiejszego vloga. Nie ma tego sensu łączyć z kolejnym, z dniem na Karamie. Pojawi się następny vlog, myślę, że za kolejne 3 dni. Jeszcze raz dzięki za to, że byliście dzisiaj. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś o Dubaju, o życiu w Dubaju, będzie nam miło, jak zostawicie nam lajka, subskrypcję, komentarz. A tymczasem do następnego przesyłamy buziaki. Pa!